Czyli mamy już wszystkich zawodników na parkiecie, troszeczkę mamy ciasno. Gorąco brawa dla wszystkich 400 uczestników naszych zawodów. Startuje 400 zawodników, jest to 8 edycja Międzynarodowych Mistrzostw Polski Szkół Podstawowych Zapasach. Cieszymy się, że chciałbym Was wybrać z Niemiec, taką niemieckie gorące brawa. I zacznę się nowy głosy na również gorące brawa. Serdecznie witamy wszystkie zawodniczki i zawodników z całej Polski, przyjaciół na zawodnicy, z całej Rzeszowa, z Warszawy. Nie będę wymieniał wszystkich tutaj 40 grup, które turnieju, ale cieszymy się z frekwencji i że przyjeżdżacie do nas co roku. Gorące brawa dla Was wszystkich. Nasze zawody. Serdecznie witam pana prezydenta Stargardu Piotr Mync. Gorące brawa. Serdecznie witam przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego pana Marcina Przepióry. Serdecznie witam dyrektora Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Stargardzie pana Jerzego Henryka. Serdecznie witam prezesa Zachodniopomorskiej Federacji Sportu w Szczecinie pana Sławomira Strandowskiego. Serdecznie witam prezesa Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej w Szczecinie pana Stanisława Kopcia. Witam medalistów Mistrzostw Europy i Świata. Widziałem tutaj Władzia Olimpijska i innych trenerów i innych zawodników. Gorące brawa dla wszystkich. Szanowni Państwo, poproszę o zabranie głosu przez prezesa Polskiego Związku Zapaśniczego, pana Ryszarda Niedzielskiego. Celnik oczywiście, przede wszystkim kibiców, bo to dla nich organizowana na imprezę. W imieniu własnym i w imieniu Władz Polskiego Związku Zapaśniczego, także zawodnikom wszystkim życzę udanych zawodów, znanych wygranych walk. Trenerom życzę zadowolenia z Waszej postawy na macie. Sędziom życzę radnych wyjątków. Kibicom miłego oglądania tych walk i wszystkim udanych zawodów. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezesie. Szanowni Państwo, a o uroczyste otwarcie zawodów poproszę prezydenta miasta Stargardu, pana Piotra Mynca. Witam serdecznie w Stargardzie, tych spoza Stargardu, ale nie tylko ze Stargardzia. Przede wszystkim zawodników. Zawodników, którzy technicznie przyjechali do Stargardu i wziąć udział w mistrzostwach. Życzę wszystkim dobrych wyników. Spodziewamy się, że te wyniki dla jednych będą lepsze, dla drugich gorsze. Jeżeli nie tym razem, to następnie zwycięstwo. Zawody się zaczynają, nie będziemy już góry mówić. Uważam je za otwarte. Gorące brawa, bardzo dziękujemy za uroczyste otwarcie. Na tym to kończąc, dopowiem, że nasi zawodnicy przed paroma dniami na Mistrzostwach Świata Seniorów zdobyły 3 dziewczyny, 3 medale. Także tu jesteśmy bardzo dumni z tego. Tutaj prezes nie dodał, także muszę się tutaj pochwalić. Także gorące brawa dla tych medalistek, a jeszcze chłopcy walczą. Może jeszcze chłopcy walczą. Wracając na Mistrzostwach Świata, muszę się pochwalić.
pochwalić, że dwie nasze zawodniczki uczestniczyły w mistrzostwach Europy i była Piechocka, która walczyła srebrny medal. Mistrzostwa Europy 15 i Paola, która wyszła na mistrzostwach świata Jury Pomszu. I oczywiście na sali mamy naszą wielokrotną medalistkę. Przed paroma dniami na Mistrzostwach Świata Seniorów zdobyły 3 dziewczyny, 3 medale. Także tu jesteśmy bardzo dumni z tego. Tutaj prezes nie dodał, także muszę się tutaj pochwalić. Także gorące brawa dla tych medalistek, a jeszcze chłopcy walczą. Może jeszcze chłopcy i oczywiście na sali mamy naszą wielokrotną medalistkę, mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata, Katarzynę Wąglowską i cały sztab, która jest z Katowic, który był bardzo